kosztowałby życie jeszcze większej liczby niewinnych cywilów. Musimy nauczyć się, że operacja militarna nie zawsze prowadzi do pokojowego rozwiązania, powiedział Stoltenberg. Pytany o słowa przyszłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który podważał sens istnienia sojuszu, Stoltenberg odpowiedział, że NATO jest potrzebne jak nigdy przedtem, bo świat nigdy nie był jeszcze tak niebezpieczny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powiedział, że Iran pokazał zaangażowanie w kwestii przestrzegania postanowień porozumienia nuklearnego, które wynegocjowano ze światowymi mocarstwami. Yukiya Amano mówił o tym w czasie wizyty w Teheranie. W zeszłym miesiącu Amano wyraził zaniepokojenie dotyczące irańskich zapasów tzw. ciężkiej wody, czyli substancji używanej w niektórych reaktorach atomowych. Jednocześnie rząd w Teheranie twierdził, że to Stany Zjednoczone łamią ugodę. Teraz Yukiya Amano spotkał się z irańskim prezydentem Hassanem Rouhanim i jego bliskimi współpracownikami. Po rozmowach wypowiedział się dla mediów. Agencja uważa, że porozumienie to zysk netto z punktu widzenia weryfikacji. Zgodnie z zeszłorocznym porozumieniem Iran ma ograniczyć swój program atomowy w zamian za złagodzenie sankcji gospodarczych. W Brukseli rozgorzał spór wokół zaostrzonych norm hałasu dla samolotów korzystających z międzynarodowego lotniska. Rząd regionalny belgijskiej stolicy zamierza wprowadzić je od nowego roku. Zaprotestował rząd regionalny Flandrii, który przestrzega przed zbyt wysokimi kosztami tej decyzji. Beata Płomecka. To nieodpowiedzialne, mówią flamandzkie władze, komentując decyzję Brukseli. Chcą one od stycznia wprowadzić zasadę zero tolerancji dla samolotów przekraczających zaostrzone normy hałasu. Linie lotnicze, które nie będą ich przestrzegać, ryzykują wysokie kary finansowe. W rezultacie dwóch przewoźników cargo już ogłosiło, że opuszcza Brukselę. Lotnisko. Linie transportowe z Arabii Saudyjskiej przeniosą się do Frankfurtu, linie z Chin do Amsterdamu. Nad przenosinami zastanawia się też trzech innych przewoźników. Rząd Flandrii przestrzegł, że to doprowadzi do utraty ponad 3000 miejsc pracy. Odbije się też negatywnie na obrotach lotniska, które jest ważnym elementem rozwoju belgijskiej gospodarki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu papież Franciszek wezwał wiernych do wysiłku, by wejść w autentyczne Boże Narodzenie. Zwracając się do przybyłych na południowe spotkanie, przypomniał, że są to święta łaski, miłości, pokory i czułości. Podziękował za życzenia z okazji wczorajszych 80. urodzin. W przyszłą niedzielę będzie już Boże Narodzenie, powiedział Franciszek, po czym zachęcił. W tym tygodniu postarajmy się znaleźć chwilę, by się zatrzymać, trochę się wyciszyć i wyobrazić sobie Matkę Bożą i świętego Józefa, którzy podążają do Betlejem. Pomaga w tym bardzo szopka, dodał papież. Starajmy się wejść w autentyczne Boże Narodzenie. Na zakończenie spotkania papież Franciszek powiedział: chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które zechciały złożyć mi wczoraj życzenia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ukraińcy sprzedadzą na aukcji resztkę rosyjskiego gazu. Pieniądze ze sprzedaży pół metra sześciennego błękitnego rosyjskiego paliwa przekazane mają być na cele dobroczynne. Ukraina od ponad roku nie kupuje już paliwa od Gazpromu. Ostatnie pół metra sześciennego rosyjskiego gazu wtłoczono do specjalnego pojemnika. Metalowa kapsuła wyposażona jest w ciśnieniomierz. Zdjęcie eksponatu opublikowała na swojej stronie ukraińska spółka Ukrtransgaz. Jak poinformowano, symboliczna resztka rosyjskiego gazu sprzedana będzie na aukcji. Pieniądze przekazane mają być na potrzeby domu dziecka w mieście Siewierodonieck w Zagłębiu Donieckim. Ukraina nie kupuje rosyjskiego gazu już od 387 dni. Bardziej opłaca się jej nabywać na zasadzie rewersu błękitne paliwo z kierunku zachodniego. Fiaskiem też zakończyły się niedawne rozmowy na temat wznowienia dostaw rosyjskiego gazu nad Dniepr. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzech ekspertów do spraw wywiadu na znak protestu zakończyło pracę w seminarium wywiadowczym na Uniwersytecie w Cambridge. Nie zgadzają się oni z pomocą finansową, którą seminarium otrzymuje ze źródeł rosyjskich. Więcej z Londynu. Grzegorz Drymer. Z
seminarium ustąpili były szef brytyjskiego wywiadu Sir Richard Dearlove, były doradca trzech prezydentów USA Stephen Halper i znany historyk Peter Martland. Seminarium spotyka się regularnie w Koledżu Corpus Christi w Cambridge, by dyskutować otwarcie, ale bez wynoszenia na zewnątrz treści debat. Zdaniem trójki dysydentów tę dyskrecję narusza udział rosyjskiego wydawnictwa emigracyjnego Veruscript w finansowaniu spotkań. Brytyjska prasa snuje domysły, że wydawnictwo może być powiązane z rosyjskim wywiadem. Uniwersytet w Cambridge był doskonałym polem rekrutacji dla sowieckich służb wywiadowczych w latach 30. i 40. zeszłego wieku, dzięki lewicowemu idealizmowi ówczesnych intelektualistów. Obecnie brytyjski kontrwywiad niepokoi raczej dezinformacja płynąca z rosyjskich mediów aktywnych na wyspach, telewizji RT, agencji Sputnik i licznych pism. Są wśród nich takie, które podszywają się pod zasłużone tytuły emigracyjne, jak Ruskaja Myśl. Po nowym roku to zagrożenie omawiać będzie specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa z udziałem premier Theresy May. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ostatni żyjący dowódca polskiego dywizjonu z czasów II wojny światowej kończy dziś 100 lat. Franciszek Kornicki walczył m.in. w dywizjonie 303. Duch podczas wojny. To było wtedy najważniejsze, mówił mi w zeszłym roku jubilat. Było dużo pilotów, a mało samolotów. Myśmy się bili o samolot po latach. Franciszek Kornicki wyszkolony został w Dęblinie, potem wojna i długa podróż. Rumunia, Francja, wreszcie wyspy. Latał na Spitfire'ach i Hawkerach. Był dowódcą dywizjonu 317, służył też w dywizjonie 303. W przeciągu pierwszych kilku dni było już nam jasne jak krystal, że to jest z motyką na słońce się porywamy. Po wojnie pozostał na wyspach, prowadził wraz z żoną pensjonat, a następnie pracował w bazach RAF na Malcie, w dzisiejszym Jemenie czy na Cyprze. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Nowojorscy handlowcy gotowi są na świąteczny okres zakupowy. Przecenami na zimowe towary przyciągają turystów z całego świata, w tym z Europy. W Europie wszystko drożeje, a u nas tanieje. To najnowsze hasło reklamowe, którym amerykańscy handlowcy zaatakowali turystów. Jak grzyby po deszczu pojawiają się specjalistyczne biura podróży dla cudzoziemców, które organizują weekendowe wypady do Nowego Jorku na zakupy. Zagraniczni turyści otrzymują w wielu domach handlowych specjalne zniżki na zakupy markowych towarów. Wystarczy pokazać paszport i talon otrzymany w agencji podróży. Reklamowy chwyt zadziałał, bo o tej porze roku od lat nie było w Nowym Jorku tak wielu turystów. Jak podało Stowarzyszenie Nowojorskich Hotelarzy, najliczniej na weekendowe zakupy przyjeżdżają Skandynawowie, Niemcy i Anglicy. Rosjan, którzy do niedawna oblegali nowojorskie sklepy, prawie nie ma. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio Nowy Jork. W wieku 96 lat w amerykańskim stanie Cincinnati zmarł znany lekarz Henry Heimlich. Wynalazł on metodę, dzięki której można uratować człowieka od zadławienia się na śmierć. Ta metoda to tak zwany rękoczyn Heimlicha. Wynalazca opisał ją w roku 1974. Metoda opisuje, jak postępować, gdy kawałek, na przykład jedzenia, utknie w czyimś gardle i odetnie dopływ powietrza do płuc. Heimlich sam zastosował ją po raz pierwszy w praktyce w maju tego roku, gdy zauważył, że w domu opieki społecznej, w którym mieszkał, dławi się 87-letnia kobieta. Objąłem ją od tyłu i trzy razy nacisnąłem brzuch poniżej klatki piersiowej. Wtedy wyskoczył kawałek mięsa i ona znów zaczęła oddychać, tłumaczył dr Heimlich w BBC. Według szacunków od 1974 roku dzięki rękoczynowi Heimlicha uratowano w USA 100 tysięcy ludzi. Wśród ocalonych byli prezydent Ronald Reagan, wokalistka Cher czy znana z Gwiezdnych Wojen aktorka Carrie Fisher. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. W Gliniku w województwie lubuskim wykryto czwarte już ognisko ptasiej grypy. Informują o tym służby wojewody. Niewiele to jednak zmienia, ponieważ ferma znajduje się w tak zwanej strefie zapowietrzonej, a więc i tak była przeznaczona do likwidacji, mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.
Jest to ognisko bardzo niedaleko drugiego ogniska w linii prostej, 200-300 metrów. Ferma, która ma 37 tysięcy indyków, to jest w obszarze zapowietrzonym, czyli już i tak były te ptaki skazane na utylizację. Natomiast w tym momencie to przyspieszyło tego tę procedurę i już trwa w tej chwili właśnie niewychowani na Biblii, to wydełko. Ona się niewiele zmieniła o kilkaset metrów. To ile na Facebooku? Zwyczajnego już się w tym nie dzieje. Na Facebooku ile komentarzy, nie ma co odpowiadać, bo wiesz, bo wydełko. Pokazują szydło, że jest brzydka, jestem bardzo brzydka, mówi o sobie. No to garbata, ślepa, kulawa, no to Polacy tak tacy są dziwni, że wyśmieją, wydrwią, a na zachodzie takie rzeczy mogą służyć dobrym rzeczom. Ostrze kary do 5 lat więzienia za tego typu przestępstwo. Resort chce też, by za każdy pożyczony 1000 zł firmy pożyczkowe zarobiły nie więcej niż 250 zł. A tutaj według projektodawców żerują na biedzie i ludzkich dramatach. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by nie mogli oni żądać zabezpieczenia w postaci domu czy mieszkania dla niewielkiej pożyczki. Mówi rzecznik resortu Sebastian Kaleta. Wprowadzamy bardzo jasne przepisy, które powyżej pewnych kwot związanych z odsetkami i kosztami będą niedozwolone, będą skutkowały odpowiedzialnością. Jarosław Ryba ze Związku Firm Pożyczkowych przekonuje, że nowe limity spowodują, że biznes będzie nieopłacalny, a firmy zbankrutują. Dla klientów oznacza to wzrost wykluczenia finansowego. Oznacza też to, że lukę na rynku prawdopodobnie zastąpi szara i czarna strefa. Firmy pożyczkowe popierają za to zaostrzenie przepisów karnych proponowane przez resort sprawiedliwości. Karol Tokarczyk, jedzie, to Polskie Radio. Nie powód, żeby go jak podaje resort sprawiedliwości, przestępstwo lichwy zostało wprowadzone do przepisów karnych m.in. w Danii, Słowenii i Finlandii. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych. Zmiana w prawie ma spowodować, że nie będzie już dochodziło do nagminnego ignorowania przez prokuraturę i sądu przypadków ewidentnej lichwy lub pobłażliwego traktowania tego procederu. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą wesprzeć Syryjczyków ze zrujnowanego Aleppo. Pomoc dla uciekinierów, którzy prawdopodobnie dotrą do prowincji Idlib, organizuje Polska Akcja Humanitarna. Przygotowujemy się na przyjęcie nawet 100 tysięcy osób, które będą potrzebowały podstawowych rzeczy, wyjaśnia to Łukasz Bartosik z toruńskiego biura PACH. To są materace, to są namioty, to są pakiety żywnościowe, to są koce, to jest dostęp do wody, do odpowiednich warunków sanitarnych. To jest wszystko to, co my uznajemy za oczywiste i nawet nie myślimy o tym w codziennym życiu, a w takich sytuacjach właśnie jest bardzo potrzebne i podstawowe. Dlatego chcemy zmobilizować Polaków do tego, aby jak najbardziej zaangażowali się w tę pomoc i abyśmy my byli jak najbardziej i jak najlepiej przygotowani do pomocy w momencie, kiedy te osoby się pojawią. Uchodźcom można pomóc, wpłacając darowizny. Numery kont znajdują się na stronie pach.org.pl. A w akcję zaangażował się Teatr Polski w Bydgoszczy. Przez cały weekend są tam zbierane pieniądze dla Syryjczyków. Tymczasem dwie osoby zginęły w pożarze przy ulicy Celnej w Starym Fordonie. Ogień gasiły trzy zastępy straży pożarnej. Akcja była bardzo trudna, mówi jej dowódca, młodszy brygadier Sławomir Ryszkowski. Cała konstrukcja budynku, no nie był to budynek, który był zamieszkiwany oficjalnie, tak? Wewnątrz nagromadzone naprawdę potężne ilości śmieci, różnych materiałów palnych. Nie ma klatki schodowej, czyli nie ma możliwości wejścia na to pierwsze piętro, na którym również się ten pożar rozwijał. Z zewnątrz postawiona nowa ściana, u góry musieliśmy robić przebicia, żeby zrobić otwory w okna, których właściwie no nie było, bo to było wszystko zamurowane. Niektórzy sąsiedzi przed przyjazdem straży pożarnej próbowali na własną rękę ratować uwięzionych w budynku. Widzieliśmy ten dym i polecieliśmy, najpierw chcieliśmy wejść z jednej strony przez drzwi wejściowe, ale w ogóle tam praktycznie no tyle było dymu, że nie dało rady i spróbowaliśmy z drugiej strony domu wybić szybę i spróbować ich wyjąć, ale już taki ogień był wysoki, że nie było szans tam w ogóle wejść. Rano byłam na podwórku, nic nie widziałam, dopiero przechodzień zauważył, jak tutaj właśnie wydobywa się dym i wezwano straż pożarną. Dwoje mężczyzn w wieku po 50, jeden zameldowany, drugi niezameldowany. Ale prądu ani wody tam w tym budynku nie ma. Na ulicy Bydgoskiej przychodził nasz znajomy i po prostu no, powiedział nam, że tutaj na ulicy Celnej no, spalił się nasz znajomy. Wczoraj normalnie się bawiliśmy na Wigilii w Fordonie, no i o, no i tak wyszło. No. Prawdopodobną przyczyną pożaru były świeczki, którymi mężczyźni się dogrzewali. Obecnie budynek jest dogaszany, a na miejscu pracują biegli.
Mszą w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra i złożeniem kwiatów przy pomniku cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej rozpoczęły się w Warszawie uroczystości zakończenia roku cichociemnych. Pamięć o nich uczcili przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władze Światowego Związku Armii Krajowej, żołnierze Gromu i grupy rekonstrukcyjne. W lutym minęło 75 lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy do okupowanej Polski. Do końca 1944 alianci wysłali do Polski 316 cichociemnych. Blisko dwa razy więcej żołnierzy było przeszkolonych do tej misji. Ich zadaniem było utrzymanie łączności z krajem drogą lotniczą i prowadzenie akcji dywersyjnych przeciwko okupantom. Mirosław Widlicki, jestem członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, okręg Warszawa Wschód, wiceprezes. To jest drugie pokolenie, rodzice moi byli oficerami, można powiedzieć, bo ojciec był dowódcą ośrodka w Razymińskim Powiecie, czyli obwód Rajski Ptaki. Mama też była dowódcą Wojskowej Służby Kobiet. Ojciec odbierał trzech cichociemnych, grupę, w której był Zapora Dykuczowski, jedna z najbardziej znanych postaci, a mama przejęła później opiekę i ekspedywała do Warszawy. Rodzice długo po wojnie jeszcze nie wiedzieli, kogo odbierali, kogo gościli. Dopiero z książki Tucholskiego żeśmy się wiele, wiele lat później dowiedzieli, kto gdzie lądował i co ci ludzie byli. Pan Stefan Lewandowski, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych. Byli to specjaliści w różnych dziedzinach wojskowości. Jednym właśnie z zadań to wspomaganie działań niepodległościowych tu, w kraju. Rok cichociemnych został ustanowiony przez Sejm, a cichociemni byli przygotowywani w Wielkiej Brytanii w tej elitarnej formacji. Wszyscy mężczyźni i kobiety byli ochotnikami. Początkowo byli wysyłani z Wielkiej Brytanii od 1943 roku z Włoch. Były życzenia, wspólne śpiewanie kolęd i świąteczne potrawy, bo tak nakazuje tradycja. Organizatorzy zadbali też o uroczystą, rodzinną atmosferę. Jak co roku radomianie tłumnie wzięli udział w miejskiej wigilii. A więcej z Radomia właśnie Anna Orzał. Dziś trudno wyobrazić sobie, by w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem zabrakło w Radomiu takiego spotkania. Wielu chce mimo przedświątecznej gorączki pobyć ze sobą, porozmawiać, połamać się opłatkiem. Bardzo mi się podoba cały wystrój, atmosfera. Zdrowych, wesołych, radosnych świąt. I do świętego roku. Do świętego roku. Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dziś na placu mamy kilka pokoleń Radomian. Mamy seniorów, mamy przedszkolaków, mamy młodzież. Jest wspaniale. Dobry pomysł, żeby zjednoczyć. Niektórzy nie mają czasu, żeby się spotkać z bliskimi nawet. Warto takie wydarzenia organizować w naszym mieście, żeby tworzyć dobre, pozytywne relacje. W serwowanym menu znalazły się tradycyjne świąteczne potrawy. Barszcz oraz pierogi z kapustą i z grzybami. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Sprzedawcy żywych ryb pod lupą inspektorów. Rozpoczynają się kontrole sklepów i marketów, w których można kupić m.in. karpie. Będziemy sprawdzać, czy ryby są z legalnego źródła i w jaki sposób są przechowywane w basenach wodnych, mówi Mariusz Sztajn z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu. Będziemy sprawdzać zagęszczenie ryb, czy nie ma uszkodzeń skóry, temperaturę wody, no i czy jest natlenowana, czyli czy są podłączone rurki z doprowadzaniem powietrza. Będziemy też zwracać uwagę na częstotliwość wymiany tej wody. Chodzi o humanitarne postępowanie ze zwierzętami, które są oferowane w stanie żywym do sprzedaży, ażeby im zapewnić maksymalny, jak to się mówi, dobrostan. A kontrole w Nowym Sączu rozpoczynają się już od jutra i mają potrwać aż do Wigilii. Zakończenie roku Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu to również czas pierwszych podsumowań. W ciągu 12 miesięcy w mieście zorganizowano blisko 2000 imprez kulturalnych, w tym ponad 100 tylko na weekend zamknięcia. Dziś przed nami było jeszcze sporo wydarzeń, bo od południa po mieście spacerowali lwowscy kolędnicy w Narodowym Forum Muzyki. Trwały obchody 10-lecia chóru narodowego Forum Muzyki, o 16 w Teatrze Capitol podsumowano chór komentujących Wrocławian. Z kolei o 19 w Operze Wrocławskiej odbyła się ostatnia z trzech premier Trubadura Giuseppe Verdiego, na którą zapraszał dyrygent Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Co
wspaniałym reżyserem Andrzejem Żegarsem, Amerykanką Joaną Paris, Christianem Benedictem, litewskim tenorem. Jesteśmy osadzeni na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w szpitalu polowym. Protagoniści walczą o względy Leonory. Będziesz siedziała. Rok europejskiej stolicy kultury Wrocław przyciągnął około 5 milionów, mówi Krzysztof Maj, dyrektor generalny. To się czuło na ulicy, to się czuło spacerując wokół Hali Stulecia, oblegane Afrykarium, Hydropolis. No. Mówię, że tylko turyści kulturalni. Wrocław dzięki temu, że był w wielu mediach, było wiele propozycji kulturalnych, przyciągnął niespotykaną liczbę turystów do Wrocławia. Ponad 5 milionów turystów, z czego ponad 3 miliony nocowało. Ponadto do Muzeum Narodowego i Paliwa Kopu. Można było dziś dostać się nawet za złotówkę, wziąć udział w kolorowej paradzie spod Teatru Lalek i dołączyć do spektaklu Teatru Snów z Gdańska przy dworcu głównym PKP. A w wybranych restauracjach można było też skosztować jedzenia z wrocławskiej książki kucharskiej. W Sandomierzu odsłonięto tablicę, która upamiętnia Przemysława Gosiewskiego, wicepremiera i posła Prawa i Sprawiedliwości, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Umieszczono ją na budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, której Przemysław Gosiewski był współtwórcą. Inicjatorem ufundowania tablicy jest Robert Pytka, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który powiedział, że jest to rodzaj hołdu i podziękowania dla człowieka, który tak wiele zrobił dla młodych ludzi z Sandomierza i okolic. Bo ta szkoła powstała z myślą o tych, których nie byłoby stać, mówiąc obcesowo, na to, aby wybrać się do większego miasta, aby tam podjąć studia. Dla mnie jest to zwieńczenie tego, co świętej pamięci pan premier zrobił dla Sandomierza. W uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia tablicy wzięła udział rodzina, to jest rodzice Przemysława Gosiewskiego, Jadwiga i Jan, syn Miłosz i żona Beata Gosiewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, która powiedziała, że odczytuje ten gest zainstalowania tablicy pamiątkowej jako bardzo szczery. Wiele osób mówi, że było przyjaciółmi mojego świętej pamięci i męża Przemysława Gosiewskiego, ale są też ludzie, którzy nie mówią, tylko właśnie pokazują poprzez czyny, czyli robią. I tutaj znalazła się taka mała grupka tych prawdziwych przyjaciół Przemysława Gosiewskiego. Podczas uroczystości w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej otwarto wystawę pod tytułem Dla Ciebie Polsko, Ojczyzno Moja, Przemysław Gosiewski 1964-2010. Z Sandomierza Grażyna Szlązak-Wójcik, Radio Kielce. Tony śmieci w ścisłym rezerwacie przyrody rzeki Rawki. Bolimowski Park Krajobrazowy alarmuje i prosi samorządy o pomoc. A wszystkiemu winni są turyści, którzy masowo wjeżdżają do rezerwatu. Samo sprzątanie nie wystarczy, mówi Henryk Bałut z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Te akty nic nie pomogą. Póki nie zrobimy jakiejś kompleksowej zabezpieczenia tej rzeki przed turystami, no to będziemy co roku zbierać. Rozwiązaniem ma być utworzenie w porozumieniu z samorządami szlaku kajakowego, infrastruktury i reglamentacja ruchu turystycznego. Zrobić właśnie punkty wodowania kajaków. Na tych punktach wodowania będą kosze na śmieci. Reglamentację ruchu kajakowego, że będą sprzedawane bilety. Gdzie jest wprowadzane ograniczenie liczby. Dajmy na to, w danym miesiącu będzie 500 biletów, ludzie to sobie wykupią. I powyżej 500 biletów tego miesiąca osób nie powinno być na wodzie. Pozostałe osoby będą musiały liczyć się z mandatami. Wszystkim pozostałym, którzy takiego nie mają biletu, będą nakładane grzywny w postaci mandatu karnego. Rawka to ostatnia dzika rzeka Mazowsza, objęta ścisłą ochroną. Zainteresowanie nią i jej dorzeczami jeszcze wzrosło, kiedy 2 lata temu internauci uznali ją za najpiękniejszą rzekę w kraju. Anna Wrzesień, Polskie Radio. I tą ekologiczną informacją kończymy wydanie magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyl, dziękuję Państwu bardzo uprzejmie. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Gliewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata naszych Gliewca. Nie! Nie!
sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Odpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Międzynarodowe organizacje pomocowe wznowiły ewakuację cywilów z miasta Aleppo na północy Syrii. Wschodnie dzielnice, które w ostatnich dniach zostały zajęte przez rządowe wojska, były ewakuowane już pod koniec tygodnia, ale starcia w innych rejonach Syrii przerwały operacje. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Syryjska rządowa telewizja poinformowała, że z punktu zbiórki we wschodnim Aleppo odjechało kilkanaście autobusów z mieszkańcami. Tym samym ma ponownie rozpocząć się ewakuacja cywilów ze zrujnowanych dzielnic. Szacuje się, że do ewakuacji zgłosiło się co najmniej 15 tysięcy osób. Nie wiadomo na razie, czy to wszyscy, którzy mają opuścić miasto. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacował ich liczbę na 50 tysięcy. Dotąd udało się wywieźć z Aleppo co najmniej 6 tysięcy osób. Operacja została przerwana w piątek. Syryjskie władze oskarżyły rebeliantów o złamanie wcześniejszej umowy. Partyzanci mieli zatrzymać ewakuację innych Syryjczyków z wiosek z prowincji Idlib. Od tego czasu trwały rozmowy w sprawie wznowienia operacji zarówno w Aleppo, jak i w Idlib. Media informują, że autobusy, które zmierzały porannych do wiosek w prowincji Idlib, zostały ostrzelane i spalone. Rosja zapowiedziała już, że zawetuje w ONZ francuską rezolucję, by przebieg ewakuacji mogli monitorować obserwatorzy Narodów Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zdobycie Aleppo jest największym sukcesem wojsk prezydenta Bashara al-Assada od czasu rozpoczęcia wojny domowej w Syrii. Umiarkowana opozycja, której pomagają islamiści, ma jeszcze w posiadaniu tereny w prowincji Idlib, ale strata Aleppo wyraźnie osłabiła partyzantów. Nadawca sygnału telewizji polskiej, amerykańska firma Emitel, podjęła o 23.45 próbę resetu systemu. Po tej operacji, która miała trwać około minuty, odbiorcy powinni mieć powtórnie kanały w odbiornikach. Niestety, jak podaje TVP Info, widzowie nadal zgłaszają problemy z odbiorem programu. Dotyczy to województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Od wczoraj w 11 obiektach nadających na terenie kraju sygnał MUX3 wystąpiły krótkie, kilkuminutowe zakłócenia spowodowane błędami synchronizacji. W związku z tym nastąpiły zakłócenia sygnału telewizji polskiej. W 13 województwach są problemy z odbiorem kanałów TVP, m.in. TVP1, TVP2 oraz TVP Info. Firma zapewnia, że przez cały czas trwają intensywne prace nad usunięciem zakłóceń. Reprezentanci 18 narodów usiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Znają się, bo mieszkają obok siebie w jednym mieście, Legnicy. To wcale nie najstarsza, ale jedna z najważniejszych tradycji tego miasta. Czuję się Legnicianką, mimo że urodziłam się w Nigerii. Legniczanami czują się też mieszkający tu Ormianie, Ukraińcy, Rosjanie, Grecy, reprezentanci wielu innych narodowości. Z tutejszej wigilii narodów dumni są również Romowie. Przy takim stole siadał Cygan, Żyd i Niemiec. Gdyby Hitler stał, od razu by umarł. Bo choć ich narody nawet czasem toczą przeciwko sobie wojny, to w Legnicy są sąsiadami i żyją w zgodzie. Chcą, by stół wigilijny, przy którym zasiadają od 15 lat, stał się symbolem dla całego świata. Nawet ci Legniczanie, którzy pochodzą z Filipin. Nalegają paskupo ad manigum wagon taon. Wesoły śpią i rzęśliwego nowego roku. Materiał przygotował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Brytyjscy kolejarze zastrajkują ponownie dziś i we wtorek, utrudniając życie 300 tysiącom dojeżdżających do pracy mieszkańców miejscowości między południowym wybrzeżem a Londynem. Strajk zaszkodzi też przedświątecznemu handlowi. Z Londynu Grzegorz Drymer. Strajkują na zmianę konduktorzy i maszyniści zatrudnieni w spółce Southern. Maszyniści odmawiali pracy niemal przez cały zeszły tydzień. We wtorek, środę i piątek z jednodniową przerwą. Teraz w poniedziałek i wtorek kolej na konduktorów. Chodzi z pozoru odrobiazg, powierzenie maszynistom kontroli nad zamykaniem drzwi na stacjach i odebranie tej roli konduktorom. Związkowcy twierdzą, że narusza to bezpieczeństwo pasażerów. Tymczasem minister transportu Chris Grining mówił. Naczelny inspektor bezpieczeństwa kolei twierdzi, że to najzupełniej bezpieczne. Na tych samych liniach jeżdżą pociągi innej spółki Thameslink, prowadzone przez maszynistów z tego samego związku, którzy operują właśnie w taki sposób, przeciw któremu strajkują kolejarze.
że z Southern to bez sensu i trzeba z tym skończyć. Brytyjskie media podkreślają, że takie kontrolowane jednoosobowo pociągi dominują na wielu liniach podmiejskich, a Związek Kolejarzy pogodził się nawet z prowadzeniem zautomatyzowanej szybkiej kolejki miejskiej w Londynie bez żadnej załogi. Część posłów konserwatywnych w Izbie Gmin wzywa do zaostrzenia prawa strajkowego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zmarła Zsa Gabor, węgierska aktorka, gwiazda Hollywood. Grała m.in. w filmie Moulin Rouge z 1952 roku. Wystąpiła również w filmie Orsona Wellesa Dotyk zła z 1958 roku. W sumie zagrała w 64 filmach. Sławę zyskała jednak dzięki skandalom towarzyskim oraz licznym związkom małżeńskim. Miała w sumie 9 mężów. W ostatnich latach Zsa Gabor zmagała się z wieloma chorobami. Zmarła na atak serca w wieku 99 lat. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, opady. Na wschodzie i południu przeważnie śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na zachodzie deszczu i mrzawki. Na północy kraju i w centrum opady będą stopniowo zanikać. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 3 na wschodzie przez około minus 1 w centrum, przez plus 1 na zachodzie do plus 2 nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Łukasz Warzecha i program Wróżenie z faktów na antenie Polskiego Radia 24. Ze mną dzisiaj w studiu Kamila Baranowska do rzeczy, Robert Feluś Fakt. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam was serdecznie. No oczywiście my będziemy wróżyć dzisiaj głównie, a może wyłącznie o tym, co się będzie działo dalej w polityce. I tu samokrytycznie muszę powiedzieć, że tydzień temu w tym samym programie nikt nie przewidział, że coś takiego będzie się działo. Ale chciałbym zacząć od takiej informacji, która się pojawiła na portalu W Polityce, a zacznę od niej nie dlatego, żebym uważał ją za szczególnie wiarygodną, bo prawdę mówiąc uważam ją za kompletnie wyssaną z palca, ale sam fakt, że ktoś kolportuje tego typu informacje, może świadczyć o tym, że komuś zależy na tym, żeby atmosfera zrobiła się jeszcze gęstsza i na sprowokowaniu jakiejś nerwowej reakcji którejś ze stron. Otóż portal W Polityce powołuje się w tekście niestety niepodpisanym i świadczącym, jego konstrukcja tego tekstu świadczy o tym, że to są informacje niezweryfikowane w większej liczbie źródeł. Powołuje się na jakąś osobę anonimową, sympatyzującą z opozycją, ale przerażoną planami siłowego zdobycia władzy. I z tego, co ta osoba mówi, miałoby wynikać, że po pierwsze, władze Sejmu zezwalają na wejście do gmachu, to jest taki scenariusz, do gmachu parlamentu dziennikarzy, politycy opozycji wprowadzają bojówkarzy kot. Tu zwracam uwagę, bo w poprzedniej wersji tego tekstu była mowa o tym, że to dziennikarze i politycy opozycji wprowadzają. Oczywiście wszyscy, którzy znają zasady wstępu do Sejmu, wiedzą, że to bzdura, bo dziennikarze nikogo nie mogą sobie tak po prostu wprowadzić, więc widocznie ktoś się zorientował i usunął już ten wątek z tekstu. Wprowadzają bojówkarzy kot, wszystko pod pozorem postępującego uspokojenia i dialogu. Nie wiem, jakby to w praktyce miało wyglądać. Moim zdaniem to się nie trzyma kupy. Ta siła jest już zdolna otworzyć drzwi dla pozostałych, najpewniej od strony hotelu sejmowego, w pobliżu którego bojówki kot utrzymują stałe posterunki. Wszystko transmitują zaprzyjaźnione media, rozpoczyna się okupacja, budowanie barykad, palenie ognisk z opon, prowokowanie rozruby, być może z użyciem broni, nie wiem czyjej. Główną siłą bojową akcji mają być ekstremiści z lewicowej organizacji Antifa, także z zagranicy, oraz byli, a bardzo dziś zdeterminowani SBC. Potrzebne elementy do urządzenia z Sejmu płonącej twierdzy mają już być wedle naszych rozmówców, tu nagle się pojawiają rozmówcy, wcześniej była mowa o jednym rozmówcy, przygotowane. Opozycja ma zgromadzoną benzynę, opony, samochody ciężarowe i zapasy żywności. Przepraszam, że się śmieję, no ale to tak samo jak przygotowane były rzekomo spontaniczne piątkowe demonstracje i wreszcie długotrwała okupacja i prowokowanie walk miałyby wymusić ustąpienie rządu i przedterminowe wybory. Analiza tego tekstu, tych tez, moim zdaniem prowadzi do wniosku, tak jak powiedziałem, że to jest wyssane z palca kompletnie, ale faktem jest, że to poszło w świat, faktem jest, że ileś osób to przeczytało, zaczęło się zastanawiać, a może rzeczywiście opozycja ma taki scenariusz. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to
był rodzaj prowokacji wypuszczonej właśnie z kręgów opozycji po to, żeby z kolei zwolenników rządu sprowokować do jakiegoś działania gwałtownego, do tego, żeby się nasiliły nastroje. Czy waszym zdaniem, zacznijmy tutaj od prognozowania w sprawie tego scenariusza przedstawionego przez portal w Polityce, czy waszym zdaniem taki scenariusz jest realny? Piętrowa konstrukcja już bardzo, bardzo spiskowa i przede wszystkim ja nie mam wrażenia, aby te wszystkie wydarzenia, które się działy od piątku w Sejmie i pod Sejmem były reżyserowane. Ja wiem, że krążą takie informacje o tym, że część demonstracji była wcześniej zgłoszona, ale chodzi o te demonstracje przed Pałacem Prezydenckim i w Alejach Ujazdowskich. Nie chodzi o manifestację, która była jednak spontaniczna przed Sejmem. Mam wrażenie, że dynamiką tych zdarzeń jednak w dużej mierze rządził pewien przypadek. Znaczy, ja spodziewałam się, że tego, że pomysły marszałka Kuchcińskiego dotyczące dziennikarzy wzbudzą opór środowiska dziennikarskiego. Moim zdaniem to było do przewidzenia, pisałam o tym jakieś kilka tygodni temu w felietonie na stronie Do Rzeczy. I miałam świadomość tego, że opozycja nie przypuści takiej okazji, żeby nie zamanifestować w obronie wolności słowa, w obronie demokracji znowu i tak dalej. To jest prezent, który marszałek Kuchciński opozycji tak naprawdę daje. Więc cała reszta, mam wrażenie, jednak była dużym chaosem i dużym przypadkiem. To, że opozycja stanęła w obronie dziennikarzy, to jedno. To, że później ta historia z posłem Szczerbą napędziła i poprowadziła te wydarzenia w dalszym kierunku. Opozycja, emocje, mównica sejmowa, fotel marszałka i to poszło. Znaczy ja nie sądzę, żeby były jakieś tam rozpisywane scenariusze tak szczegółowe dalszych działań. Myślę, że to działanie, które dzisiaj też, te działania, które dzisiaj podejmuje opozycja, czyli to okupowanie Sejmu rotacyjne jakieś, bo oni się zdaje się wymieniają i siedzą w tym zimnym i nieoświetlonym Sejmie. Trochę tak, że to też jest tak wymyślone trochę ad hoc na zasadzie, żeby podtrzymywać zainteresowanie tym wydarzeniem i żeby te emocje podgrzewać, bo żeby była jasność, przy czym ja tutaj zastrzegam, że oczywiście w interesie opozycji jest podgrzewanie tych emocji i podtrzymywanie ich na tym bardzo wysokim poziomie. To się udało w piątek, to się udało przez cały weekend te emocje rzeczywiście bardzo mocno podgrzać i bardzo mocno rozedrgać. Pytanie tylko, czy to się uda pociągnąć, że tak powiem, dłużej, nie wiem, do świąt, czy po świętach, tego nie jestem pewna. Rafał dzisiaj na naszym portalu do rzeczy.pl przedstawił tezę, że to się wszystko szybko dosyć rozlezie, bo rodziny tych demonstrujących zaczną się dopominać, żeby wrócili trzepać dywany i lepić pierogi i się nie wygłupiali. No to oczywiście w stylu Rafała, natomiast być może coś w tym jest. Czy ten scenariusz radykalny, stawiam to pytanie Robertowi Felusiowi, teraz jest możliwy? Byłem wczoraj pod Sejmem tak po 20, żeby zobaczyć, jak to życie tych przyszłych okupantów sejmowych wygląda. No, nie krążyły tam cysterny z benzyną, nie widziałem też tych miejsc, może są dobrze zamaskowane z oponami. Ja się jutro wybieram na spotkanie z marszałkiem Karczewskim, żeby porozmawiać o tym, jak praca moja i moich reporterów przede wszystkim ma wyglądać w Sejmie. Nie zamierzam nikogo tam wprowadzać z zewnątrz. Nie zamierzam też zabrać kanapek, bo nie znam, że tam dłużej posiedzieć. Myślę, że to jest jakiś... Może kanapki będą na miejscu. Albo będą na miejscu. To jest jakiś chory scenariusz. Teza o tym, że to troszkę się wszystko wyciszy, bo idą święta, zapewne dużo w tej tezie jest prawdy. A to, co powiedziała Kamila, że opozycji jest to w to graj w tym momencie, no trudno się im dziwić. Jednak dostali piękną broń do ręki, cała akcja z posłem Szczerbą. A wcześniej próba ograniczania dziennikarskich swobód w relacjonowaniu tego, co się dzieje w Sejmie. Piękny prezent, taki wręcz świąteczny i trudno, żeby z tego opozycja nie skorzystała. Do tej pory taka dość więdnąca, więc to rzeczywiście świąteczny prezent. No tak, więdnąca. Powiedziałeś i wszyscy, którzy przejeżdżali, którzy mieszkają w Warszawie i zdarzało im się przejeżdżać alejami ujazdowskimi obok kancelarii premiera, widzieli, że to miasteczko, które, jeżeli dobrze pamiętam, zostało Kodowskie, które zostało założone jako próba nacisku, żeby kancelaria premiera zarządziła drukowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, już nie pomnę kiedy, bo to wszystko już zginęło w mrokach niepamięci. I ono właściwie stało puste. No więc teraz jest pytanie, czy to wszystko, co się dzieje, waszym zdaniem rzeczywiście da nowy impuls, nowy wiatr w żagle opozycji w tym Komitetowi Obrony Demokracji, tak, że powiedzmy na kolejne miesiące będzie paliwo.
To wszystko zależy od tego, jak się zachowa. I znowu rzecz w rękach rządzących. Jak załatwią sprawę z głosowaniem na temat budżetu, jeśli rządzący się ugną i powiedzą, dobra, możemy to jeszcze raz przegłosować, tak? Zwłaszcza, że nic się nie stanie, bo i tak wynik tego głosowania będzie taki, jaki chcemy, ponieważ mamy ciągle tylu posłów, ile mamy. Poseł Szczerba wróci na obrady, tak? Dziennikarze dowiedzą się na przykład jutro, że no dobra, nie będziemy kombinować, tak? Jednak pracujcie po staremu, jak wam odpowiada tam czasem pisanie na kolanie i bieganie z kamerami, no to sobie biegajcie, tylko nas nie bijcie tymi kamerami po głowie, no to wtedy trochę amunicja zostanie wystrzelana, paliwo się skończy. Zobaczymy, czy rządzący na to wpadną. Bo tu wspomniałeś o kwestii reasumpcji, ewentualnej reasumpcji głosowania budżetu. No teraz wygląda na to, do tego tematu jeszcze dojdziemy, do tematu mediów w Sejmie, zajmiemy się nim osobno, ale wygląda na to, że rzeczywiście tutaj PiS robi bardzo poważny krok w tył, tak by można wywnioskować z tego, jak się wczoraj zachowywał na spotkaniu z dziennikarzami pan marszałek Karczewski. No, pozostaje oczywiście pytanie, po co w ogóle było tę awanturę zaczynać, skoro teraz się trzeba z tego wycofywać, ale to jest osobna kwestia. Natomiast jest kwestia właśnie głosowania budżetu, bo chociaż przeniesienie obrad do sali było legalne, to się chyba wszyscy zgadzają, tam jest kwestia nieprzyjęcia wniosków z poprawkami, no tutaj jest wątpliwość co do legalności tego posunięcia, no i dla pewnej przejrzystości, to zresztą Piotr Zaremba również pisał w swoim tekście, dla pewnej przejrzystości być może warto by było zrobić reasumpcję tego głosowania. W każdym razie, jeżeli bym miał stawiać na to, co teraz znowu będzie paliwem dla opozycji, bo jakiś pretekst przecież dla tego protestu musi sobie znaleźć, no to pewnie bym stawiał właśnie na to, że to będzie właśnie kwestia reasumpcji, nacisku na reasumpcję tego głosowania. To już jest podnoszone, co moim zdaniem tylko obnaża instrumentalne potraktowanie sprawy dziennikarzy, no bo kiedy wypaliło się paliwo dziennikarzy, no bo rzeczywiście obóz rządzący zaczyna łagodzić tutaj swoje wcześniejsze plany i mówić, no nie, jeszcze przemyślimy, tutaj chce się spotykać z dziennikarzami, więc widać, że jest jakaś wola, żeby rzeczywiście się cofnąć, to natychmiast opozycja powiedziała, że już właściwie tam dziennikarze dziennikarzami, ale teraz chodzi o reasumpcję głosowania nad budżetem. Więc jak trzeba, każdy pretekst jest dobry i pretekst się zawsze znajdzie. Ale myślę, że teraz będzie próba z wszystkich stron, że tak powiem, aby móc pozwolić każdemu wyjść z tego sporu z twarzą. Czyli jeśli będzie porozumienie z dziennikarzami, to na zasadzie zostają stare zasady, ale stworzymy jakieś centrum medialne i te studia, które planowaliśmy, żebyście mieli łatwiej, żebyście mogli łatwiej pracować. Jakbyście chcieli tam pójść, to żebyście mogli. To, żebyście mogli, ale nie musicie i tak, tak dalej, że będziecie mogli nadal wchodzić na galerie, transmitować i wszystko, więc tak. Będzie jakieś takie spotkanie się w pół drogi, natomiast nie wydaje mi się, aby Jarosław Kaczyński zgodził się na reasumpcję głosowania. Dlaczego? Otóż tuż po wyjściu z sali kolumnowej on był pytany i inni posłowie ważni Prawa i Sprawiedliwości na temat legalności tego głosowania i Jarosław Kaczyński bardzo stanowczo powiedział, że on nie widzi powodu, dla którego należy traktować to głosowanie jako nielegalne, że wszystkie procedury zostały dopełnione i głosowanie jest, on uznaje za ważne. Wobec czego, gdyby teraz chciał doprowadzić do reasumpcji, to de facto PiS musiałby się przyznać do błędu, że złamał jakieś procedury, regulamin Sejmu, prawo. I to byłoby kolejnym punktem zaczepienia dla opozycji. Moim zdaniem byłoby to też odtrąbieniem sukcesu opozycji, że zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość przyznało się, że działało nielegalnie. Dlatego wydaje mi się, że PiS nie może tego zrobić. To jest taka logika walki politycznej. Cokolwiek byśmy o tym nie sądzili, wydaje mi się, że taki prezent w postaci możliwości odtrąbienia sukcesu drugiej strony raczej Jarosław Kaczyński sobie nie pozwoli. Wszystko zależy od tego, jak PiS to sprzeda, bo to wcale nie musi być uznane jako porażka i wycofanie się PiS-u. Wiemy, piszemy o tym w jutrzejszym fakcie, że w samym bliskim otoczeniu prezesa są głosy, że jednak idziemy za grubo, za mocno, tak? Że to nie jest dobra droga, że lekko trzeba zahamować. No tak, ale zauważcie, że ja o tyle tu bym się zgadzał z Kamilą, że jeżeli PiS ustępuje w sprawie dziennikarzy, którą można przedstawić jako układ nie z opozycją, ale wyłącznie ze środowiskiem dziennikarskim. I zresztą jako dziennikarz też myślę, że tak by było znacznie lepiej dla ludzi naszej profesji, bo tam prawdę mówiąc próby łączenia tego z protestem opozycji podjął chyba tylko Newsweek tak na twardo, przynajmniej na tym pierwszym spotkaniu demonstracyjne wyjście Renaty, kim wszyscy inni zostali, którzy przyszli. Tomasz Lis publicznie na Twitterze dziękował opozycji za wstawienie się za dziennikarzami, znaczy mnie wówczas naprawdę się bardzo dziwiłam tego typu głosom, że środowisko dziennikarskie ucieszyło się z poparcia polityków opozycji
dla ich postulatów. Znaczy ja w tym momencie, w którym politycy Platformy i Nowoczesnej stanęli w obronie dziennikarzy, wiedziałam, że PiS się już nie cofnie. Że do tego momentu była jeszcze szansa, że da się być może Prawo i Sprawiedliwość przekonać, że te pomysły są złe, niedobre. Jarosław Kaczyński sprawiał wrażenie, jakby też został trochę wprowadzony w błąd, bo on był przekonany, że to są zmiany takie, jak obowiązują w Parlamencie Europejskim. On o tym mówił na konferencji prasowej i był wyprowadzany z błędu przez dziennikarzy tam obecnych zresztą. Więc był taki moment, że wydawać by się mogło, że jest jakaś szansa na porozumienie. W momencie, kiedy podłączyli się pod to politycy opozycji, wiadomo było, że wracamy do rytualnej wojenki PiS-opozycja. Ale właśnie tutaj szansa na porozumienie jest, jak się okazuje. Natomiast kolejne ustępstwo w sprawie właśnie takiej jak głosowanie budżetu, to już by było chyba o jedno za dużo. Więc tutaj myślę, że PiS będzie miałby z tym bardzo poważny problem. Ale dowiedzieliśmy się przed południem od Marka Magierowskiego, szefa biura prasowego Kancelarii Prezydenta, że pan prezydent po tym, jak poprzedniego dnia opublikował list czy odezwę, w której bardzo stanowczo moim zdaniem, zwłaszcza jak na dotychczasowy ton, w jakim się Andrzej Duda wypowiadał, skrytykował planowane zmiany dotyczące funkcjonowania mediów w parlamencie. Tu Kamila Baranowska sceptycznie pokręciła głową. Jeżeli mają Państwo stream, to mogli Państwo to zobaczyć, stream wideo. To dzisiaj pan prezydent podjął rozmowy z liderami opozycji, spotykał się z nimi kolejno na spotkaniach dwustronnych przez cały dzień. Pytanie, czy z tych spotkań cokolwiek wyniknie i czy Andrzej Duda tym krokiem zaczął prowadzić bardziej niezależną politykę? Bo tu hipotezy są dwie. Jedna, że zaczął, druga, że gra rolę, którą mu wyznaczył prezes. To zwłaszcza jest prezes Kaczyński, to zwłaszcza jest hipoteza tych, którzy specjalnie Andrzeja Dudy nie cenią. Jak jest wasze zdanie? Ja swojej naiwności, i w związku z tym, że jestem też z Krakowa, dlaczego się uśmiechacie? Solidarność Krakusów, jest Solidarność Krakusów, tak. Panie prezydencie, ma pan wszystko w swojej ręce, w swoich rękach, żeby pokazać, że pan jest prezydentem wszystkich Polaków. Wybrał pana do pracy naród, a nie prezes Kaczyński. Prezes tylko pana namaścił, a pan teraz już objął pracę w prezydenckim pałacu i tylko naród może panu za tą pracę podziękować, a nie prezes. Zatem do boju, tak? Bo są jeszcze 4 lata, żeby pokazać, że się jest prezydentem niemalowanym, tylko prezydentem. A myślę, że szkoda by było, jak się ma tam obecnie 40, pan prezydent ma 44 lata albo 5, żeby za następne 4 zakończyć karierę i zejść ze stanowiska w jakiejś takiej niepamięci. No więc do roboty. No tak, tylko że jest pytanie, czy z tego, co pan prezydent teraz robi, coś wyniknie, czy w ogóle może wyniknąć, bo przecież kryzys jest stricte parlamentarny, prawda? Formalnie rzecz biorąc, co może zrobić prezydent? No mógłby odmówić podpisania ustawy budżetowej, ale przecież w to chyba nikt nie wierzy. No to byłby kryzys państwa i zresztą prezydent z tego samego obozu, co partia rządząca, niemożliwe, prawda? Kompletnie. Więc to jest nierealne. Czyli co? Powiem tak, oświadczenie prezydenta było bardzo wyważone, dlatego kręciłam głową, że raczej uważam, że było wyważone niż że było stanowcze, co uważam za rzecz pozytywną. Bardzo dobrze, że było wyważone, bo emocji mamy aż za dużo w ostatnich dniach, więc dobrze jakby ktoś się trochę ostudził. Mam wrażenie, że taki był cel tego oświadczenia i podobny jest cel tych spotkań, które prezydent Andrzej Duda przeprowadza z liderami partii politycznych na zasadzie studzenia emocji. On niewiele więcej może. No tak jak słusznie powiedziałeś, to jest kryzys parlamentarny, jeśli w ogóle nie podoba mi się do końca słowo kryzys, bo jest to raczej jakaś forma sporu pewnego politycznego. Tak naprawdę, więc jest on do rozwiązania w parlamencie. Tutaj muszą po prostu dogadać się środowiska dziennikarskie z partią rządzącą i spróbować przekonać partię rządzącą, że nie warto wprowadzać złych zmian pracy dziennikarzy w Sejmie. No i próba dogadania się między opozycją a partią rządzącą, aby wrócić do normalnej pracy parlamentarnej i aby nie stosować jakichś takich nadzwyczajnych środków, gdy sytuacja nie jest wcale nadzwyczajna. I to jest osobny problem, do którego dochodzimy tak naprawdę, że opozycja bardzo mocno, że tak powiem, wypstrykała się, mówiąc bardzo kolokwialnie,
z różnych środków, które może stosować jako opozycja, że właściwie doszła już do ściany, no bo co jeszcze, co więcej możemy sobie wyobrazić, a pamiętajmy, że do wyborów mamy jeszcze parę ładnych lat. A mam wrażenie, tak że opozycja wykorzystała już wszystkie możliwe środki, łącznie z bojkotem mównicy sejmowej i z okupacją Sejmu, co się wydawało dotąd zupełnie jakieś niemożliwe. I pytanie, czy jest to reakcja adekwatna do sytuacji. A kiedy rzeczywiście coś takiego przyjdzie do głowy Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy też partii, która ma większość parlamentarną, aby zrobić coś nadzwyczajnego, nie wiem, na przykład uchwalić nową konstytucję bez posiadania większości, to co wtedy? Skoro okupacja Sejmu już była, skoro bojkot mównicy sejmowej i tak dalej, wszystko to już było. Znaczy, oczywiście mam nadzieję, to było takie trochę porównanie, mam nadzieję, że czegoś takiego nigdy nie dojdzie, ale chodzi mi o pokazanie, że kiedy używamy środków nieadekwatnych do powagi sytuacji, to one się bardzo deprecjonują i kiedy naprawdę rzeczywiście coś się zacznie dziać poważnego, to opozycja okaże się, że nie ma za bardzo czym już wojować. Ale trochę mi to przypomina ten twój wywód dylematy twórców sztuki nowoczesnej. No wszystko już pokazali, już nawet tam publicznie defekowali, no więc co jeszcze można zrobić? Ta sytuacja, słuchajcie, żebyśmy się nie dali troszkę zwariować, ta sytuacja w piątek nie była taka... Po co tobie tyle rzeczy? Masz ile w szafie napakowałeś? A ile w domu? Co to zagadywać, głupoty gadać? Do Sejmu, przygadał kocioł garnko. Potem opozycja jedyne, co mogła zrobić, to zrobiła dobrze moim zdaniem. No przepraszam, ale no nie można tak, że w pół minuty się zamyka posła i mówi mu się do widzenia, następnie się przenosimy do sali kolumnowej, jesteśmy tam we własnym cudownym gronie i robimy co chcemy. No nie było to eleganckie, nie przynosi to chluby marszałkowi Kuczyńskiemu. W ogóle to jest polityk, który na tym stanowisku moim zdaniem sprawdza się umiarkowanie. Bo właśnie obserwując wczoraj bardzo dużą, wczoraj, przedwczoraj, bardzo dużą nerwowość Marka Kuchcińskiego. On wyglądał na niezmiernie zdenerwowanego tym przebiegiem wydarzeń. Czy uważacie, że on pozostanie na stanowisku, czy na przykład w momencie, kiedy trochę sprawy uspokoją, bo takich zmian się nie dokonuje zwykle w okniu walki politycznej, ale powiedzmy za miesiąc, za dwa, że on spokojnie jednak zostanie wymieniony. Nie czułbyś się, Łukasz, zaniepokojony, gdybyś był marszałkiem Sejmu i prawie się już dogadał z przedstawicielem opozycji, myślę tu o Kosiniaku, tak, który tam robił jakieś negocjacje i prawie chciał jednak doprowadzić do takiego polubownego rozwiązania, a następnie zawezwał go szef i powiedział, no co ty, Marek, robisz, przecież idziemy do końca, tak? No to pewnie się czuł słabo i dlatego jest nerwowy. On czuje generalnie, że jest słaby, stąd ta jego nerwowość. Tak jak mówisz, być może nie teraz, bo to by było takie, no nieprzyjemne dla niego, ale za jakiś czas, z jakichś bardzo ważnych powodów, z jakąś bardzo ważną funkcją dla niego na zaś, on zostanie z tego miejsca ściągnięty. Bo to nie jest dla PiSu dobra osoba na tym miejscu. Ja uważam, że on nie do końca się nadaje rzeczywiście na to stanowisko, że kilka razy, wiele razy właściwie miał już takie sytuacje, że to pokazał i udowodnił, że nie do końca panuje nad emocjami, że reaguje bardzo tak osobiście, bierze wszelkie wycieczki posłów. No, pewna, że tak powiem, tradycja dyskusji w parlamencie i pewien koloryt tej dyskusji znamy od lat i posłowie sobie często z mównicy pozwalają na wycieczki osobiste i to jest normalne, to jest ten koloryt, który znamy, który potem jest opisywany w tekstach o najśmieszniejszych tam wypowiedziach, które padają z mównicy sejmowej i tak dalej. I to nie jest powód, żeby posłów wyrzucać albo żeby im wyciszać natychmiast mikrofon. Tutaj, jak rozumiem, marszałka Kuchcińskiego w przypadku posła Szczerby zabolało chyba stwierdzenie kochany panie marszałku. Więc rzeczywiście to było rzeczywiście niepotrzebne. Wyrzucenie posła z obrad za coś takiego było niepotrzebne, aczkolwiek nie uważam, aby wykluczenie posła z obrad było uzasadnieniem dla okupowania mównicy sejmowej i później dla zajęcia fotela marszałka. No przepraszam bardzo, jednak jeśli posłowie Platformy siadają sobie w fotelu marszałka, formalnie drugiej osoby w państwie i robią sobie tam sweet focie, które później wrzucają do mediów społecznościowych, to coś jest nie tak. Znaczy to jest jednak jakaś powaga parlamentu naruszona. Jest taki uderzający kontrast, bo to zauważcie, że to jest niby okupacja w niezmiernie ważnej sprawie, a jak się przejrzy media społecznościowe, profile posłów Platformy, to tam jest pełno takich selfie, tu siedzimy, machamy do was, tu na fotelu marszałka, tu
że to tylko u Polaczków takie coś jest, prawda? Że to bydełko potrzebuje misjonarstwa, misjonarzy z zewnątrz, czyli tak, nawet krzyżacy byli jako z krzyżem, nawracali Polskę. No a Świadkowie Jehowy pojawili się w roku 1905 od strony Gdańska. To już Państwo dokładnie wiecie, kiedy mniej więcej Świadkowie Jehowy przybyli. Do jakiego kraju? Do takiego kraju, gdzie Biblii się nie czyta. Jakaś nadgorliwość to nie jest, najbliższego otoczenia. W tej sprawie no, Boże, zawierzę marszałkowi Kuchcińskiemu, że on to dobrze załatwi i przestał się tym interesować. Ja bym tak w wielu sprawach oddał komuś coś, delegował komuś coś do zrobienia i ten ktoś go zawiózł. I prawdopodobnie marszałek Kuchciński będzie kolejną, no nie powiem ofiarą prezesa, ale będzie musiał po prostu godnie odejść z tego stanowiska. Dziękuję moim dzisiejszym gościom. Kamila Baranowska z Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję Robert bardzo. Feluś, Dziennik Fakt. Dziękuję. Ja się nazywam Łukasz Warzecha i to był program Wróżenie z faktów. Do usłyszenia Państwu. Tylko człowiek wolny się wątpliwie niewolnicy są posłuszni. Powtórka programu. No ale zależy czemu. Buntuje się przeciwko kłamstwu może. Zacznijmy od tego, że wszystko się w umyśle zaczyna, prawda? Kłamstwo w umyśle. Europejskiej na antenie Polskiego Radia no, 24. Euroserwis od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Nie, to na tym Facebooku tylko takie byle co. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt małpa polskieradio24.pl. Jakiś błąd może zrobić na Facebooku to. Myślę, że to dobrze. U nas Poloniska nie poprawiała nigdy błędu, bo jest psychologiem. I na tyle mądrzejsza jest od innych ludzi, że wie, że jak się ciągle kogoś poprawia i krzyczy na kogoś, to tylko źle się robi, bo ludzie uciekają od takiej matki, o tu dziecko uciekło, też od matki krzyczała. Przez kilka godzin pod Wawelem demonstrowali przeciwnicy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do szamotaniny z policją. Pikietujący chcieli zablokować wjazd na Wawel politykom partii rządzącej, w tym premier Beacie Szydło. Prezes Jarosław Kaczyński przyjechał do Krakowa, aby odwiedzić grup brata. Pikietujący blokowali bramę na Wawel, zostali usunięci na trawnik. Kiedy politycy opuszczali wzgórze wawelskie, protestujący ponownie próbowali zatrzymać przejeżdżające samochody. Policja zabezpieczała przejazd polityków. Część protestujących próbowała przedrzeć się przez kordon funkcjonariuszy. Demokracja! No policja nas spacyfikowała niestety. Dlaczego blokowaliście wejście na Wawel, wjazd na Wawel? Bo się nie zgadzamy z polityką, z dążeniem do reżimu, który się odbywa. Ale nie zgadzamy się również z tym, że pan Kaczyński sobie rezerwuje Wawel dla siebie. Dzisiejsza polityka jest totalnie zdominowana przez tego jednego polityka. Wszystko kręci się wokół niego. Nikt nie został ranny, policja także nikogo nie zatrzymała. Tłoku na targowiskach, na których można kupić choinki, jeszcze nie ma, ale jest już spory ruch. Najpopularniejsza jest jodła kaukaska, często kupowany jest również świerk pospolity, który ładnie pachnie, ale nie ma takiej trwałości jak jodła. Chętnie kupowane są również drzewka w doniczkach, które wiosną można zasadzić w ziemi. Wiele osób po choinkę wybierze się w tygodniu. Dziś środka tygodnia. A ty lubisz święta i choinkę? Ubierasz zawsze? Tak. Wchodzi mówią, że w środę tam przyjdą zobaczyć. Pytałem się, czy w środę będzie coś takiego. Ceny są bardzo różne, w zależności od tego, czy choinki kupowane są w nadleśnictwach, w sklepach czy na targu. Ważna jest też wysokość, gatunek i region Polski. Na jednym z warszawskich targowisk za jodłę kaukaską od 1,80 m trzeba zapłacić od 100 do 140 zł. Tańsze są świerki od 50 do 90. Najtaniej jest bezpośrednio w nadleśnictwach, gdzie w zależności od wysokości gatunku ceny wahają się od 15 do 45 zł. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powiedział, że Iran ma zaangażowanie w kwestii przestrzegania postanowień porozumienia nuklearnego, które wynegocjowano ze światowymi mocarstwami. Yukiya Amano mówił o tym w czasie wizyty w Teheranie. Rafał Motriuk. W zeszłym miesiącu Amano wyraził zaniepokojenie dotyczące irańskich zapasów tzw. ciężkiej wody, substancji używanej w niektórych reaktorach atomowych. Jednocześnie rząd w Teheranie twierdził, że to Stany Zjednoczone łamią ugodę. Teraz Yukiya Amano spotkał się z irańskim prezydentem Hassanem Rouhanim i jego bliskimi współpracownikami. Po rozmowach powiedział, agencja uważa, że porozumienie to zysk netto z punktu widzenia weryfikacji. Zgodnie z zeszłorocznym porozumieniem Iran ma ograniczone
ograniczyć swój program atomowy w zamian za złagodzenie sankcji gospodarczych. Rafał Modrzyuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W kraju jest troszkę, a na pewno w Warszawie, troszkę niespokojnie. Eliza Olczyk i Jerzy Jachowicz będą rozmawiali jest niespokojnie z gościem wyjątkowym, jasne. Z panem wiceministrem. Proszę się nie przejmować, zaraz przejdziemy do słowa Bożego prawdy. Będziemy lulać was. Jest od wielu lat politykiem, a też wiele lat był pan świetnym, mogę powiedzieć wybitnym dziennikarzem. Bardzo dziękuję za te komplementy. I w związku z tym liczymy na niezwykle interesującą rozmowę, szczególnie z pana strony. A panie ministrze, Jurek ciężko wzdycha prawdopodobnie nad sytuacją polityczną, no i o niej będziemy oczywiście mówić. Przed południem prezydent Andrzej Duda podjął inicjatywę takiego rozwiązania konfliktu politycznego. Spotyka się z kolejnymi liderami opozycji oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Czego się pan spodziewa po tych rozmowach? Spodziewam się ostudzenia nastrojów i znalezienia jakiegoś wyjścia z tej sytuacji w ramach tych rozmów i być może też propozycji pana prezydenta po przeprowadzeniu szeregu tych rozmów, aczkolwiek sytuację należy przede wszystkim rozwiązać w Sejmie, bo tam doszło do kryzysu. Myślę, że pan prezydent w sposób właściwy wykonuje w tym momencie, w takiej sytuacji swoje obowiązki, bo w sytuacji pewnego kryzysu politycznego, który mamy i on jest kryzysem gorącym, głowa państwa powinna właśnie tak reagować, żeby szukać wyjścia i rozwiązania z tej sytuacji i uspokoić nastroje. Ale pana partia to chyba lubi takie mocne końcówki roku. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny po prostu tutaj doprowadzał wszystkich do wrzenia. Teraz spór o dziennikarzy w Sejmie. Zadam takie prowokacyjne pytanie, czy to potrzeba adrenaliny, czy był w tym jakiś głębszy zamysł? To nie moja partia szykuje i wtedy, i teraz.